Witam serdecznie. Prezentuję obudowę wykonaną z profilu aluminiowego. Jest to obudowa z dwoma panelami bocznymi. W zestawie otrzymujemy samą obudowę, dwa panele boczne oraz cztery wkręty. Wymiary zewnętrzne obudowy: 45 mm, 45 mm i wysokość 18,6 mm. Grubość ścianek 1,8 mm, a w tym miejscu 1,7 mm. Obudowa wykonana jest z aluminium, ze stopu aluminium i posiada w tym oto miejscu rowek do umieszczenia płytki drukowanej. W tych miejscach mamy nagwintowane otwory pod wkręty. Przygotowałem płytki drukowane, które możemy umieścić w prezentowanej obudowie. I tak oto płytkę drukowaną umieszczamy do obudowy na tych specjalnych rowkach. I jakie wymiary ma ta płytka drukowana? 42 mm i z drugiej strony 43 mm. Gdy umieścimy płytkę drukowaną w tej obudowie, zobaczmy, ile zostanie nam miejsca na te elementy. Z tej strony jest to wysokość 7,6 mm, a z dołu 4,4 mm. Jaka jest waga obudowy? 28 gramów plus dwie dodatkowe zaślepki, 34 gramy plus 4 wkręty, niecałe 35 gramów. Mam tutaj te dwie płytki wycięte, które pasują idealnie do tej obudowy i ewentualnie mam taki wzornik do elementów elektronicznych, aby można było ocenić, jakie elementy zmieszczą się do takiej oto obudowy. Przykręcam pierwszy panel. Mieszczam płytkę drukowaną i mogę przykręcić drugi panel. I tak oto wygląda gotowa, złożona obudowa. Prezentowana obudowa jest metalowa, wykonana z aluminium, a więc przewodzi prąd i należy odizolować wszystkie elementy elektroniczne od obudowy, aby nie powstało żadne zwarcie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację tej prostej i poręcznej obudowy. Dziękuję.